Berlin Zachodni, nieświadom nadciągającej katastrofy, jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Najważniejsze wydarzenie miało miejsce 13 sierpnia w środku nocy, gdy otrzymaliśmy informację, że coś się dzieje. Harold Smith był dowódcą amerykańskiego czołgu w Berlinie Zachodnim. Wysłano go, by rozpoznał sytuację. Naprawiają drogę? Co oni robią z tymi materiałami budowlanymi? Pojechaliśmy tam. Rozpoczęło się odliczanie. Nasze czołgi stały wzdłuż muru, miały go zburzyć. Ale minutę przed wykonaniem rozkazu dostaliśmy telefon od prezydenta Kennedy'ego. Powiedział dowódcom: nie ruszajcie muru. Sojusznicy mogli się tylko przyglądać. Jednym z żołnierzy po wschodniej stronie był Wolfgang Engels. Wczesnym rankiem 13 sierpnia rozmieszczono nas w Berlinie. Przywieziono nas tam ciężarówkami. Nasz batalion saperów miał za zadanie ustawić przeszkody, żeby zablokować ulicę. Wewnątrz miasta zablokowano 77 skrzyżowań między wschodem a zachodem. 13 sierpnia zaczęto rozkładać zasieki z drutów kolczastych. Pilnowano, by znajdowały się po stronie Berlina Wschodniego. Nigdzie nie naruszono terytorium Berlina Zachodniego. Tego dnia NRD odcina Berlin Zachodni od świata na całe 28 lat. Prawie żaden z żołnierzy, którzy tam pracowali, nie sądził, że granica zostanie całkowicie zamknięta. Wkrótce prowizoryczny mur o długości 156 km otacza Berlin Zachodni wraz z 2 milionami jego mieszkańców. Dobrze, że nie było wtedy żadnych rozruchów i że nie strzelano. Zachodnie mocarstwa przyzwalają na wznoszenie muru. Kennedy podjął jasną decyzję. Będą protesty i sprzeciw, ale nie wojna. W ciągu następnych tygodni Berlin przecinają coraz bardziej wymyślne umocnienia graniczne, by uniemożliwić ucieczki. Wieże strażnicze, mur o wysokości 2 metrów z drutami kolczastymi na szczycie, betonowe zapory blokujące przejazd, ogrodzenie zabezpieczające i pas graniczny będący polem ostrzału. Rozpoczyna się wojna propagandowa. Żołnierzu w mundurze Policji Ludowej. Stoisz tu dzień i noc przy barierach Ulbrichta. Nie jesteś głupi, już dawno się zorientowałeś, że metody Ulbrichta zagrażają pokojowi na świecie. Rozdzielone zostają tysiące rodzin i przyjaciół. Berlińczycy są zrozpaczeni, lecz Stany Zjednoczone widzą to inaczej. Kennedy'ego nie martwiło, że zbudowano mur. To odwracało uwagę od kryzysu. Mówił: uratowaliśmy Berlin Zachodni. Nie było istotne, że odseparowano dwie części Berlina, ale to, że uniknęliśmy najgorszego. The ultimate consequences. 15 sierpnia 1961 roku Konrad Szumann czeka na dogodną okazję. Jest pierwszym NRD-owskim policjantem, który ucieka do Berlina Zachodniego. Film o jego skoku ku wolności obiega świat. Kto ucieka, ryzykuje życie. Niemcy wschodnie zaczynają blokować mosty, domy, dachy, kanały.
Podoficerowie z żołnierzami mieli zejść do kanałów, żeby umieścić tam kraty. Pierwszy oddział, który tam zszedł, nagle zniknął. Dla Berlińczyków ta separacja jest szokiem. 16-letnia Roswitha Brosius jest zaręczona z Klausem Köppenem z Berlina Zachodniego, który od tygodni nalegał, by przeszła na drugą stronę. Teraz jest za późno. Zawsze wiedział, czego chce. Od początku chciał być ze mną i był uparty. Mówił, żebym do niego dołączyła. Raz czy dwa razy mogłam tam przejść bez problemu. Wkrótce granica zostanie tak umocniona, że ludzie mogą tylko na siebie patrzeć z odległości. Nie chciałam się przenieść, a jeśli już, to z rodzicami, z całą rodziną. Taką mieliśmy zasadę: wszyscy albo nikt. Byłem zawiedziony. Nie wiadomo było, jak to się rozwinie. Nikt nie liczył się z tym, że granica stanie się tak solidna. Klaus opracowuje plan, by wydostać Roswithę z Berlina Wschodniego. Czeka tylko na właściwy moment. Checkpoint Charlie. Dziś atrakcja turystyczna. Wówczas najsłynniejsze przejście graniczne w Berlinie. Epicentrum zimnej wojny. Sojusznicy zapewniają, że pozostanie otwarte, ale Niemcy z NRD utrudniają im swobodne przechodzenie. W październiku 1961 roku wciąż walczyliśmy o swobodny dostęp do Berlina. Amerykańskiemu dyplomacie nie pozwolono przejechać do Berlina Wschodniego. Napięcie rosło. Dla Amerykanów to kwestia zasad. Odmawiają uznania Niemiec Wschodnich jako państwa. Nie chcieli, żeby uzbrojeni przedstawiciele naszego państwa sprawdzali ich paszporty, ponieważ nie utrzymywali stosunków dyplomatycznych z naszym państwem. Zgodnie z porozumieniami czterech mocarstw, sojusznicy mają prawo przekraczać granice, kiedy tylko zechcą. Wymuszali przejazd do Berlina Wschodniego na krótką przejażdżkę i wracali. I na tym punkcie powstał rzeczywisty kryzys wschodnio-zachodni. Rosjanie sprowadzają czołgi do samego przejścia Checkpoint Charlie. Amerykanie nie pozostają dłużni. Powiedziano nam: cofnijcie się do muru, jadą rosyjskie czołgi. Amerykańskie czołgi śpieszą na checkpoint. Byłem na pierwszej linii, czyli najbliżej sowieckich czołgów, w odległości 250 metrów od nich. Za blisko, żeby wycelować. Było to słynne spotkanie czołgów na Checkpoint Charlie w październiku 1961 roku. I znowu prezydent Kennedy rozmawiał przez telefon z dowódcami. Chruszczow zapewne też. Czołgi stały gotowe do akcji. Łatwo mogło się to przerodzić w bitwę. Impas między wschodem a zachodem zmusza Harolda Smitha do 12-godzinnego postoju na Checkpoint Charlie. Nie mieliśmy rozkazu strzelania. Tamci nie przesuwali się do przodu. Nie wiedziałem, jakie byłyby rozkazy, gdyby zaczęli się przesuwać w kierunku muru. Ale było jasne, że oni mieli rozkaz strzelania, gdybyśmy spróbowali zaatakować mur. Panowało wielkie napięcie. Najbardziej się bałem, że ktoś przez przypadek odpali. Bo to mógł być początek III wojny światowej. Konfrontacja trwa 16 godzin. Całą sprawę załatwiano po cichu za kulisami. Ani Chruszczow, ani Kennedy nie chcieli wojny z tego powodu. Głównie Ulbricht rozgrywał swoje gierki. Był słabym człowiekiem.
ale wszyscy go potrzebowali, żeby przetrwać. Chruszczow w końcu przywołał go do porządku, powiedział: przestań prowadzić tę grę. Znaleziono sposób, żeby obie strony zachowały twarz. Czołgi się wycofały. Z 28 na 29 października 1961 roku kryzys berliński został zażegnany. Tymczasem mur nadal odgradza tysiące ludzi, także Klausa Köppena i jego narzeczoną Roswitę. Klaus ma pomysł, jak ją stamtąd zabrać. W końcu zgodziła się przenieść na drugą stronę bez rodziców. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Wpadliśmy na pomysł, że przebudujemy Volkswagena Garbusa. Z zachodnio-niemieckim paszportem Klaus ma prawo wjeżdżać do Berlina Wschodniego. Gdy usunie się zbiornik na benzynę, będzie dosyć miejsca dla jednej osoby. Jestem drobna, więc pomyślał, że skulę się pod maską i powinno się udać. Nad nią zmieści się mały, 3-litrowy zbiornik z benzyną. Miałam się skulić w pozycji embrionalnej. Było ciasno, ale byłam drobna i wysportowana. Dziesiątego lutego 1962 roku wyruszają w stronę wolności. Było bardzo niewygodnie, ale podróż miała trwać najwyżej 15 minut. Po 10 minutach mijały się granice i sądziłem, że to wytrzyma. Jeśli nikt nie będzie zbyt skrupulatnie kontrolował samochodu. Wtedy jeszcze nie sprawdzali tak dokładnie pojazdów na granicy. Potem zaglądali pod spód za pomocą lustra. Do zbiornika wkładali sznurek albo elastyczny pręt i sprawdzali, ile jest w nim benzyny. Ale w tamtym czasie jeszcze do tego nie doszli. Po kilkuset metrach poczułam, że piecze mnie szyja i kark. Chyba przewód paliwowy się obluzował i benzyna ściekała mi po karku i po plecach. Potwornie mnie to piekło. Krzyczałam, że chcę wysiąść. Wpadłam w panikę. I zawróciliśmy. W kolejny weekend Klaus był gotów spróbować ponownie. Nie chciałam tam wejść. Bałam się. Jestem trochę przesądna. Pomyślałam, że jak raz się nie udało, to może lepiej zrezygnować. Wznoszone są kolejne bariery. Teraz ludzie nie mogą się nawet widzieć. Rośnie determinacja, żeby uciekać. Powiadomiona wcześniej ekipa brytyjskich wiadomości zamierza sfilmować precyzyjnie przygotowaną ucieczkę przez cmentarz. Podjeżdża 5 osób z połączonymi dwiema drabinami. Na umówiony znak zjawia się uciekinier Stanisław Kofera, 25-letni matematyk. Ma w Monachium narzeczoną, Ingrid Palisz, i do niej ucieka. Kto uciekał z NRD, ryzykował wszystko. Rezygnował ze swojej własności, z przyjaciół i narażał się na utratę życia. Był zdesperowany, bo żył w społeczeństwie, w którym nie warto żyć. 17 sierpnia 1962 roku. 18-letni Peter Fechter zostaje zastrzelony podczas próby ucieczki. Przez godzinę błaga o pomoc. Straż graniczna ze wschodu nie robi nic, gdy chłopak wykrwawia się na śmierć. Zachodnio-niemiecka policja nie może interweniować. Każdy przypadek zabicia człowieka za próbę przekroczenia muru był dla rządów wschodnich Niemiec klęską propagandową. W pierwszym roku istnienia muru zabito ponad 20 osób próbujących ucieczki. Dziś ten pomnik upamiętnia ponad 130 osób, które zginęły podczas prób przekroczenia muru w Berlinie. Zostały zastrzelone, utonęły
lub spadły z budynków. Straż Graniczna zawsze miała rozkaz strzelania do uciekinierów, ale po wybudowaniu muru we wrześniu 1961 roku Erich Honecker powiedział, przy murze musi być swobodne pole ostrzału, żeby eliminować tych, którzy naruszają granice. Burzone są budynki stojące blisko muru, by łatwiej namierzać uciekających. Także cała granica między dwoma państwami niemieckimi zostaje potężnie umocniona. Ma być niemożliwa do pokonania. Dwa niemieckie państwa rozdziela strefa śmierci. Wioskę Mödlareuth w Turingii, przedzieloną pośrodku murem, mieszkańcy nazywają Małym Berlinem. Liczącą 900 kilometrów granicę wraz z murem berlińskim władze NRD określały mianem antyfaszystowskiego wału ochronnego. Strzegło go 30 tysięcy strażników, specjalnie wyszkolonych i poddanych surowej indoktrynacji. Naszym podstawowym zadaniem jest duszenie w zarodku prowokacji i zajść, by służyć sprawie pokoju. To głęboko humanistyczne zadanie, pozostające w zgodzie z naszym sumieniem. To także nużące zadanie, ale strażnicy po obu stronach przywykli do tego. Nazywa się to wojną lornetkową. Z każdym dniem granica się uszczelnia. Marzec 1962 roku. Bracia Horst i Karl Millerowie, 24 i 21 lat, wraz z żonami i dziećmi pragną dołączyć do starszego brata Rudolfa w Berlinie Zachodnim. Mają nadzieję, że uda im się zatrzymać pociąg zachodnio-berlińskiej linii metra, który na pewnym odcinku przejeżdża pod Berlinem Wschodnim. Kluczem własnej konstrukcji otwierają szyb wentylacyjny metra. To było potworne. Szyb był bardzo ostromy. Nie wiedzieliśmy, jak wygląda na dole. Horst zszedł pierwszy, żeby zobaczyć, jak tam jest. Miałem wybadać sytuację. Gdybym zobaczył policjanta, miałem go usunąć z drogi. Szyb jest pusty. Potem posłaliśmy na dół żony z dziećmi. Narobili rumoru. Metalowe schody łoskotały niemiłosiernie. Powiedziałem wtedy, możecie spokojnie hałasować. Jeśli tamci na dole nas nie słyszą, to albo są głusi, albo głupi. Mają szczęście, w tunelu też nikogo nie ma. Zbliża się zachodnio-berliński pociąg. Horst zeskoczył na szynę i zaczął dawać znaki latarką. Pociąg zbliżał się bardzo powoli. Kazaliśmy Horstowi zejść z szyn, bo robiło się niebezpiecznie. A on odpowiedział, bzdura. Coraz bardziej zwalniał i zatrzymał się. Nie wyobrażacie sobie. Kamień spadł mi z serca, bo mogliśmy teraz wsiąść do metra. Błyskawicznie wskoczyliśmy do środka. Było tam mnóstwo ludzi. Od razu się zorientowali, że ucieka 11 osób, łącznie z dziećmi. To się odbyło bardzo szybko. Berlińczycy z zachodu wciągali nas do środka i usadzali jednego tu, drugiego tam, na oddzielnych miejscach. Lecz nadal byli w tunelu pod Berlinem Wschodnim. Straszne, najgorsze chwile w naszym życiu. Nie wiedzieliśmy, co będzie.
Trzeba było przejechać jeszcze przez 5 stacji na wschodzie, żeby dotrzeć do Gesundbrunnen. Pociąg jechał bardzo wolno. Widzieliśmy policjantów na peronach. Mieliśmy nadzieję, że nic nie zauważą, nie zatrzymają pociągu. I wjechaliśmy na stację Gesundbrunnen. To było niesamowite. Przejechaliśmy. Ludzie w pociągu zerwali się z miejsc. Ściskaliśmy się i cieszyliśmy się. Było wspaniale. Byliśmy niewyobrażalnie szczęśliwi. Trudno opisać to uczucie. To była po prostu wolność. Szczęście, że dzieciom i kobietom nic się nie stało. Od razu udali się do brata Rudolfa, który przeszedł na zachodnią stronę w 1960 roku. Usłyszałem dzwonek do drzwi i przede mną stanęli moi bracia. Patrzył na nas i patrzył, a potem się rozpromienił. Byłem kompletnie zaskoczony. Myślałem, to przecież niemożliwe. Czy jest tam też moja żona? I gapiłem się na nich. Nie mogliśmy zabrać ze sobą jego żony. Przez cały czas była obserwowana. Codziennie stali pod jej domem i obserwowali ją. Rudolf zdążył przejść do Berlina Zachodniego, zanim wzniesiono mur. Jego żona Traudl i dwóch synów mieli do niego dołączyć, ale nadzieja na połączenie rodziny z każdym miesiącem malała. Rudolf bezskutecznie szukał sposobu, by ich sprowadzić. Rudiego niełatwo było zaszokować, ale wtedy był kompletnie oszołomiony. Nie mógł wydusić słowa, tylko płakał. Obiecaliśmy mu solennie, że zaczniemy planować sprowadzenie jego rodziny. To nie będzie łatwe. NRD stara się nie dopuścić do ucieczek w Berlinie i wzdłuż całej niemiecko-niemieckiej granicy. Instaluje się coraz więcej przeszkód i wprowadza system nagród dla strażników. W latach 60. sekretarzem Komitetu Centralnego odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa był Erich Honecker. Od razu go informowano o udanych lub nieudanych próbach ucieczki. Jeśli na przykład kogoś zastrzelono, Honecker podpisywał protokół sporządzony przez Stasi, a także dokumenty nagradzające lub chwalące strażników. Nie jest to normalna państwowa granica. Strażnicy po drugiej stronie też są Niemcami. Dla służb granicznych NRD kapitalistyczny Zachód jest wrogiem, jak i wszyscy, którzy chcą się tam przedostać. Są wyszkolone, by strzelać do swych rodaków. To był prawdziwy problem dla rządu NRD. Indoktrynacja była intensywna. Obowiązywała surowa dyscyplina. Myśląc o młodych mężczyznach na wieżach strażniczych, od których wymagano, by strzelali do uciekinierów, trzeba zrozumieć, że mówili tym samym językiem, dorastali w tych samych miastach, mieli takie samo zaplecze. Jak można ode mnie wymagać, żebym strzelał do mojego kuzyna Gintera? W Berlinie Zachodnim burmistrz Willy Brandt może tylko wyrażać nadzieję na zbliżenie. Chcemy osiągnąć taki stan, żeby przestano strzelać. W Berlinie Wschodnim stacjonuje żołnierz Narodowej Armii Ludowej Wolfgang Engels, który też nie chce strzelać. Zamierza uciec. Ma pomysł, żeby przebić się przez mur transporterem opancerzonym. Szukałem kontaktu z żołnierzami. Zaczęło się od pogawędki na temat samochodów.
Oni interesowali się moim samochodem, a ja ich wozem bojowym. Byli dumni, że mogą mi go pokazać, także w środku. Dowiedziałem się, jak go uruchomić i jak jest zbudowana skrzynia biegów, a to były informacje potrzebne, żeby móc prowadzić taki wóz. Nie pytał zbyt dociekliwie, tylko jakby mimochodem, jak to działa, pokaż mi. Nie wynikało z tego, że chce jechać transporterem. Robił to na luzie. Żołnierze i oficerowie poszli na kolację, a ja zostałem. Powiedziałem, że mam jeszcze coś do zrobienia. Kiedy odeszli, wsiadłem, włączyłem silnik i ruszyłem. Kwietnia 1963 roku, godzina 17. Przejechałem przez otwartą bramę zagrodzoną tylko łańcuchem i jechałem w kierunku Treptow. Musiałem przejechać przez dawną aleję Stalina i dojechałem do jedynych świateł sterowanych wtedy przez policjanta w budce. Dla zbrojnych organów państwowych droga jest wolna. Jedzie kilka kilometrów przez miasto w kierunku muru. Decyzja zapadła, bo tymczasem ruszył za nim pościg. Nie mogłem dojechać do muru, zaciągnąć ręczny i powiedzieć, że to tylko ćwiczenie. Nie było już odwrotu. Drzwi były jeszcze w Berlinie Wschodnim, z tamtej strony muru. Wysiadłem i stanąłem na wprost zwojów drutu kolczastego. To była sytuacja totalnego podniecenia. Poziom adrenaliny sięgał zenitu. Byłem tak zdenerwowany, że nie czułem nawet, że zostałem ranny. Zachodni Berlińczycy śpieszą z pomocą ciężko rannemu. Potem wciągnęli mnie do restauracji. Leżałem na podłodze. Z dołu widziałem półki z mnóstwem gatunków alkoholi, które znałem tylko z reklam. Już wiedziałem, że jestem na zachodzie. Engels znalazł się na czarnej liście w NRD. Kradzież, dezercja i zniszczenie mienia państwowego. Był ranny w plecy, ręce i nogi miał poharatane drutami kolczastymi, lecz czuł się szczęśliwy. Matka, zagorzała komunistka, uznała go jednak za zdrajcę. Budowniczowie muru wyciągają wnioski z każdej ucieczki. W kolejnych latach cienki mur zastępują betonowe segmenty w kształcie litery L o wysokości 3 metrów i wadze 3 ton. Przejechać przez mur jest niemożliwością. Pojazd w zderzeniu z nim zatrzymuje się na segmencie. Mur stał się elementem zimnej wojny. It was actually
We wczesnych latach 60. był czynnikiem stabilizującym sytuację w Europie Środkowej. Powodował, że od podziału Niemiec między Wschód i Zachód w 1945 roku lęk przed ponowną wojną stopniowo malał. W czerwcu 1963 roku John Kennedy odwiedza Berlin Zachodni. Podzielony Berlin popadł w zapomnienie. Wraz z pierwszą wizytą Kennedy'ego i jego słynną mową znowu znalazł się w centrum wydarzeń, a prezydent zyskał ogromne poparcie zachodnich Berlińczyków. Jako wolny człowiek z dumą mówię, jestem Berlińczykiem. Pod względem historycznym dla mieszkańców Berlina Zachodniego wizyta Kennedy'ego była ważnym symbolem. Świadczyła, że Stany Zjednoczone będą ich popierać. Potem Kennedy powie, kiedy zobaczyłem mur na własne oczy, dostrzegłem całą jego brutalność. W Berlinie brutalność muru uwidoczniła się kilka miesięcy wcześniej. Maj 1962 roku. Rudolf Müller i jego dwaj młodsi bracia realizują swój plan. Chcą połączyć rodzinę Rudiego. Budowa muru oddzieliła go od synów Bernta i Christiana. I od żony Traudl. Aresztowali moją żonę, bo mi machała. Przesłuchiwali ją. Cały dzień trzymali w areszcie razem z dziećmi. I powiedzieli jasno, mąż jest po drugiej stronie. Wiadomo, co to za jeden. Może być pani pewna, że już nigdy go nie zobaczy. Nie wyjedzie pani, już my się o to postaramy. Trzej bracia z pomocą przyjaciół zaczynają kopać ponad 20-metrowy tunel. Chcą się przebić na wschód pod murem. Na początku trudno było tam wejść. Piach był twardy jak beton. Ale potem jakoś ruszyło. Im dłuższy był tunel, coraz trudniej było wynosić piach i oddychać. Po czterech mężczyzn pracuje na zmianę po 6 godzin dziennie. Podkopują się 2,5 metra pod budką strażniczą. Muszą pracować cicho. Choćbym zdarł sobie skórę, nie zauważyłbym, bo miałem cel. Kiedy kopałem, widziałem swoją rodzinę. Mówiłem sobie, patrz do przodu, damy radę, musimy. Miejscami tunel prowadzi przez luźne warstwy ziemi. Spojrzałem do góry, bo coś dziwnie zatrzeszczało. Wtedy runęła na mnie ziemia. Tylko mi wystawały stopy w butach. To im wskazało, gdzie mają kopać. Nie zapomnę tego, to była katastrofa. Wiele już przeżyłem, ale kiedy pod piachem nie mogłem oddychać, czułem potworny strach. Nie mogę o tym mówić. To było straszne. Chodź! 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 Chodź!
Po 3 tygodniach ciężkiej pracy 18 czerwca docierają do celu. Rudy powiedział: Horst, zrób otwór, musimy tam przejść. Zaparłem się z całej siły i sklepienie pękło. Na górze stała szafa, zaczęła skrzypieć, ale przeszliśmy na drugą stronę. Czy Rudolf ma zabrać ze sobą broń? Weź, przyda ci się. Mogą się zdenerwować, a ty musisz się bronić. Inaczej cię zamkną i nigdy nie wyjdzie z więzienia. Wziąłem broń i wetknąłem zapas. Stał tam strażnik. Podszedłem bliżej i pozdrowiłem go. Tylko na mnie patrzył, nie odpowiedział na pozdrowienie. Pomyślałem: o Boże. Rodzina Rudolfa czeka za rogiem. Czułem na plecach jego wzrok. Włosy dosłownie stanęły mi dęba. Strażnik był nieufny, obserwował. Po pewnym czasie Rudy wrócił z rodziną. Powiedziałem do żony: skręć na prawo, idź wzdłuż muru. A gdyby się coś działo, nie zwracaj uwagi na nic. W tym momencie znów pojawił się ten strażnik. Stać! Zatrzymałem się, pozostałym kazałem iść dalej. Nie wygłupiaj się, dopiero co tędy przechodziłem, idziemy na urodziny. Tak jak się rozmawia w Berlinie, bezpośrednio. Nie odzywał się, był zdenerwowany, widziałem to po jego twarzy. Powiedział tylko: kobiety i dzieci też mają się zatrzymać. Podniósł broń, a ja pomyślałem: teraz strzeli. Strzeliłby na 100%, wszystkich by zabił. Wyciągnąłem broń, wycelowałem w jego pistolet maszynowy i nacisnąłem spust. Wszystko działo się jednocześnie. Rudy strzelił w obronie własnej. Policjant z wieży też zaczął strzelać. I nagle ten strażnik upadł. Wpadłem w panikę. Tylko krzyczałem: uciekajcie, uciekajcie. Cała rodzina biegła, kobiety, dzieci. Policjant na wieży strzelał dzieciom w nogi. Widziałem ślady po pociskach na ziemi. Dobiegli do otworu. Na szczęście wszyscy. I zaraz przybiegli też policjanci. Zjawili się błyskawicznie, strzelani do środka, do tunelu. Uciekinierzy mieli szczęście. Zakręt w tunelu uchronił ich przed kulami. Lecz strażnik zginął. Nie było miejsca na radość. Byłem przygnębiony. Strażnika Reinholda Kuhna przedstawiano w NRD jako męczennika. 21-letni żołnierz padł ofiarą morderczej kuli. Dźwigam ze sobą tę winę, że przez naszą ucieczkę zginął człowiek. Zginął od mojego strzału. To straszne. Sąd może mnie skazać albo uniewinnić. A ja i tak ponoszę winę i nie uwolnię się od niej, dopóki żyję. Mur uczynił z Rudolfa Müllera ofiarę i sprawcę. Do 1964 roku wykopano ponad 70 tuneli ze wschodu na zachód i odwrotnie. Przeszło przez nie ponad 250 osób. Stasi znalazło sposób, by powstrzymać wrogów państwa. Infiltrowano gotowych do ucieczki, zanim zaczęli kopać.
NRD chciało mieć nad wszystkimi kontrolę i niweczyć plany ucieczek. Dwukrotnie i trzykrotnie zwiększono liczbę funkcjonariuszy Stasi. Tajnych współpracowników i agentów werbowano spośród społeczeństwa, by znać plany, wiedzieć, co się dzieje. Stasi wie także o budowie nowego tunelu. Ma to być najdłuższy tunel w Berlinie, liczący 250 metrów. Pracuje nad nim Klaus Köppen. Tym razem już nie Volkswagenem Garbusem. Chce zabrać na zachód Rozwitę i roczną córeczkę Simone. Lecz Rozwita się boi. Od początku mówiłam, że teraz jestem odpowiedzialna za nasze dziecko i nie chciałam się zgodzić. Bałam się tamtędy przejść. Wiadomo było, że zabierają uciekinierom dzieci. Mogli nam zabrać dziecko. Klaus kopie co noc całymi miesiącami. To była ciężka charówka. Po godzinie przebijania się bolały kolana. Całe ciało było napięte, bo pracowało się na kolanach. Był bardzo zmęczony. Mówił mi, jak daleko się przebili. Czasem w ogóle nie posuwali się naprzód. I że to wszystko trwa za długo. Czy Klaus zrezygnuje? Nigdy tak nie pomyślałem. Kopałem i kopałem. Posuwałem się coraz dalej, żeby skończyć. Po 120 metrach dochodzą do fundamentu muru. To był poniedziałek, byliśmy w trakcie pracy, a w nocy ktoś zapukał do bramy garażu. Policja, otwierać. Zachodnia policja informuje Klausa, że go zdradzono. Kontynuowanie prac jest zbyt niebezpieczne, trzeba zamknąć tunel. Skoro zostaliśmy zdradzeni, to wiedzą o tym i tamci na wschodzie. Co się stanie z naszymi bliskimi? To był szok. W tamtej chwili zawalił się świat. Stasi powiadomiło stronę zachodnią o tunelu. Wysiłki Klausa Köppena nie poszły jednak na marne. NRD postanawia pozbyć się mącicieli. Rozwita i jej córeczka zostają deportowane. Na granicy chcieli mieć spokój. Kiedy wydała się sprawa tunelu, dowiedział się o tym cały świat. Postanowiono, że osoby, których to dotyczyło, najlepiej odesłać i będzie spokój. Uważam to za wielki dowód miłości. Nie każdy by tak postąpił jak Klaus. W zasadzie ryzykował dla nas życie. W latach 60. obie strony uczą się żyć z murem. Mieszkańcy Berlina Zachodniego po raz pierwszy od lat mogą przekroczyć mur. W Boże Narodzenie 63 roku mogą odwiedzić krewnych na wschodzie dzięki umowie o wydawaniu przepustek. To drobny krok na drodze do zbliżenia między wschodem a zachodem. Mur często nazywano drugimi narodzinami NRD. Zapewniał państwu stabilność i możliwość zrobienia czegoś dla swoich obywateli. Spowodował, że siła robocza nie mogła opuszczać kraju. W efekcie mur uratował NRD przed niemal pewnym upadkiem. Aby nikt nie umknął z komunistycznego raju, NRD umacnia granice, rozmieszcza na niej broń automatyczną i miny. Wydaje się, że kolejni uciekinierzy z NRD nie mają szans. Ci, którzy odważą się uciec, znajdą jednak nowe, brawurowe i spektakularne sposoby pokonania muru.
Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Marianna Weisdorn. Czytali Jan Wilkans i Janusz Szydłowski. Oto historia muru. Mur berliński. Historia dyktatury, tworzenia i rozpadu systemu. Część druga. Upadek. Historia swoistego wyścigu zbrojeń między budowniczymi muru a ich przeciwnikami. To także historia symbolu zimnej wojny. Jestem Berlińczykiem. Tysiące śmiałków próbowało uciec pod lub ponad murem, przez mur lub wokół niego, pokonując wciąż udoskonalaną i coraz groźniejszą technologię. Panie Gorbaczow, niech pan zburzy ten mur. Trwał 28 lat i upadł równie nagle, jak powstał. W 1961 roku NRD, by ratować się przed upadkiem gospodarczym, otacza granicę drutem kolczastym i betonem. Przez 10 lat mur będzie rozbudowywany, aż stanie się prawie niemożliwy do pokonania. W maju 1971 roku rządy przejmuje nowy dyktator, Erich Honecker. Jego mur wciąż jest symbolem władzy absolutnej. Na jego rozkaz na granicy zostaje rozmieszczona broń automatyczna i miny. Ucieczka przez taką granicę wydaje się niemożliwa. A zimna wojna się zaostrza. W latach 70. w NRD stacjonują sowieckie rakiety atomowe. Amerykanie zamierzają rozmieścić swoje w Niemczech Zachodnich. Niewielu polityków w RFN wierzyło, że kiedykolwiek doczekają się zjednoczenia Niemiec. Honecker korzysta na wyścigu między supermocarstwami. NRD staje się pokazowym krajem socjalistycznym. Lodówki, pralki, telewizory zapoczątkowały od połowy lat 60. skromny dobrobyt. Liczba ludności się ustabilizowała, dobrze wykształcona część społeczeństwa nie mogła już wynieść się na zachód. Życie nie wydawało się ludziom wcale takie złe. Reżim także czuje się pewniej. Państwo jest dobrze chronione. Każdy młody mężczyzna musi odbyć służbę w Narodowej Armii Ludowej. Armia NRD ma strzec państwo przed wrogami z Zachodu i własnymi obywatelami, którzy chcieliby przekroczyć granicę. Ingo Bethke pracuje w służbach granicznych. Każdy, kto planuje przekroczenie granicy, narusza prawo i jest przestępcą. Straż Graniczna ma do tego nie dopuścić. Nie znaczy, że trzeba go od razu zastrzelić, ale taką możliwość należy brać pod uwagę. W tym sensie Ingo Bethke sam także jest przestępcą, ponieważ zamierza uciec z NRD. 26 maja 1975 roku ucieka w nocy z przyjacielem. Doskonale zna ten odcinek granicy. Tutaj pełnił służbę jako pogranicznik. Oczywiście, żeby strzelali, ale jeszcze trzeba trafić. Kalasznikow to nie karabin snajpera, chociaż magazynek ma 30 nabojów wystrzeliwanych w ciągu kilku sekund. Na terenie granicznym trzeba pokonać ogrodzenie z drutu i pas śmierci. Dalej jest łaba z łodziami patrolowymi. I
Byłem żądny przygód. Chciałem poznać kraj, skąd pochodzą Beatlesi, a nam zakazywano podróżowania tam, gdzie się chciało. Wie, że w każdej chwili mogą przyjść strażnicy. Za metalowym ogrodzeniem czeka następna przeszkoda. Pole minowe o szerokości 10 metrów. Bałem się tego pola minowego. Słyszałem, że jeśli się stąpnie na minę, to może urwać kawałek nogi. Mieliśmy małą łopatkę. Gdybym trafił na minę, musiałbym się pośpieszyć. Wtedy jedyny raz się spociłem. Ale było ciemno. Nikt nas nie widział. Kolejne zadanie. Nadmuchać materace i przepłynąć na drugi brzeg Łaby. Łaba ma bardzo silny nurt, który znosi płynącego. Poza tym są wiry, każdy się ich boi. Nie chciałem utonąć. Materac był dobrym pomysłem. Płyną pół godziny wiosłując rękami. Mieliśmy wrażenie, że drugi brzeg wcale się nie przybliża. Było ciemno, wiosłowaliśmy jak szaleni. I nagle znaleźliśmy się po drugiej stronie. Stał tam autobus celników. Zapytali, skąd się wzięliśmy, czy nie za zimno na kąpiele. Powiedzieliśmy, że owszem, ale właśnie uciekliśmy z NRD. Zabrali nas na posterunek, dali coś ciepłego do picia. Mieliśmy dużo szczęścia. Ingo Bettke jest jednym z niewielu, którym udało się przeprawić przez Łabę. Większość uciekinierów aresztowano i osadzono w więzieniu. Były też ofiary śmiertelne. Rodzina Bettke. W NRD zostało dwóch braci. Ingo będzie próbował ich stamtąd wyciągnąć. Każda ucieczka jest hańbą dla służb granicznych. W każdym przypadku prowadzi się śledztwo, a granice stale są umacniane. Mnożą się przeszkody uniemożliwiające przejście. Wieże obserwacyjne. Mur ochronny. Zapory z gwoździ. Druty kolczaste pod napięciem. Psy. Alarmy. Zdradzieckie były ślady stóp na piachu. Gdyby strażnik na wieży obserwacyjnej, zauważywszy uciekiniera, odwrócił wzrok, w nadziei, że nikt się nie zorientuje, popełniłby błąd. Bo gdyby komuś udała się ucieczka, odbyłoby się wnikliwe dochodzenie i ślady na piachu zostałyby odkryte. To oznaczało wielkie kłopoty dla strażników. Honecker zmusił swój naród, by go respektował. Chciał, żeby także świat uznawał jego państwo. Z jednej strony starali się zapewnić sobie szacunek. Chcieli, by ich szanowano jako równoprawne państwo. Jednocześnie własnym obywatelom odmawiali swobód, jakie gwarantowało członkostwo w międzynarodowej wspólnocie. Magiczną formułą staje się polityka odprężenia. W latach 70. zostaje podpisanych szereg ważnych porozumień. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. W końcu NRD zyskuje uznanie na świecie w zamian za przyznanie obywatelom większych swobód. Teoretycznie mieli zagwarantowaną swobodę przemieszczania się, wyboru miejsca zamieszkania i wolność słowa. Rząd komunistyczny chętnie podpisywał międzynarodowe umowy, ale nie wprowadzał ich w życie.
W 1975 roku Honecker inicjuje kolejny etap rozbudowy muru, który staje się jeszcze większy, szerszy, straszniejszy, bo nadal co roku ucieka około 1000 osób. Nowy mur zbudowany jest z betonowych segmentów w kształcie litery L. Każdy z nich waży 3 tony. Zwieńczony jest betonowym wałem, żeby nie móc się go uchwycić. Nie wszyscy porzucają jednak myśl o ucieczce. Nie mogłem jechać, gdzie chciałem, ani mówić, co chciałem. A kiedy ktoś opowiedział dowcip polityczny, musiał liczyć się z więzieniem. Takie to proste. Peter Strzelcyk mieszka w Turingii, 50 km od granicy. Jest inżynierem i wynalazcą. Opracowuje prosty, lecz śmiały plan. Chce przelecieć nad granicą balonem. Balon na gaz byłby lepszy, bo nie widać płomienia. Ale skąd wziąć wodór albo hel? Pozostawało nam gorące powietrze. Rodzina zamierza przelecieć 30 km z Lobenstein w NRD do Niemiec Zachodnich. 3 lipca 1979 roku, godzina 23. Byliśmy gotowi do startu. Kiedy palnik rozgrzał powietrze, zrobiło nam się trochę nieswojo. Podgrzałem powietrze i unieśliśmy się ponad drzewami. Chciałem lecieć jak najwyżej. Bałem się, że mogą do nas strzelać. Na wysokości 1200 metrów balon wpadł w chmurę, co spowodowało, że jego powłoka nasiąkła wodą i zaczęliśmy opadać. Po 34 minutach nastąpiło przymusowe lądowanie w lesie. Nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy już po zachodniej stronie, czy jeszcze na wschodzie. Nigdy tego nie zapomnę. Na pniaku drzewa leżała czworokątna skrzynka z jakimiś drutami wokoło. Zastanawiałem się, czy jest to jakieś urządzenie alarmowe, a może samoczynnie strzelające. To mina pułapka, znak, że wciąż są na wschodzie. Popłakaliśmy się. Było tak blisko, zostało zaledwie 200 metrów. Ale wciąż byliśmy na wschodzie. Znów wszystko miało być jak dawniej. Porzucają balon. Chwilę później odkrywa go policjant, który po służbie bez zezwolenia przebywa w strefie granicznej. Zbierałem grzyby i zobaczyłem wiszący na drzewie balon. Nic nie powiedziałem, bo by mnie zamknęli. Pytaliby, czego tam szukałem. Przecież tego dnia nie byłem na służbie. I spełnienie obowiązku nie zostałoby nagrodzone, tylko dostałbym kopniaka. Stasi znajduje balon 17 dni później. Egon Matiasik, tym razem na służbie, zostaje wysłany na miejsce wydarzenia. Miałem zabezpieczyć to miejsce. Dokładnie przyjrzałem się balonowi. Zdążyłam zabrać albumy ze zdjęciami, ale w pośpiechu zostawiłam lekarstwa. Widziałem, że zanotowano numery produkcyjne, żeby poprzez punkt sprzedaży dojść do sprawcy. Gdybym od razu o tym zameldował, znacznie wcześniej rozpoczęto by poszukiwania, a minęły już 2 tygodnie. Na łamach gazet Stasi apeluje o pomoc w identyfikacji sprawców. Centrala Stasi w Berlinie. Tu zbiera się informacje, nic nie przenika na zewnątrz. Tysiące funkcjonariuszy pracują nad udaremnianiem prób ucieczek.
Reżim NRD chciał uniknąć dalszych ofiar śmiertelnych podczas ucieczek. Lepiej, żeby w ogóle do nich nie dopuszczać. Stasi stało się olbrzymim aparatem z największą liczbą pracowników w stosunku do liczby ludności. W upiorny sposób było tajną policją, mającą największe sukcesy w historii. Z niemiecką skrupulatnością odnotowuje się każdą próbę ucieczki, każdą wypowiedź wrogą wobec państwa, każdy najmniejszy szczegół. Stasi bada znalezione na miejscu dowody, materiał, z jakiego zrobiono balon, lekarstwa, narzędzia. To tylko kwestia czasu, nim ślady doprowadzą do rodziny Strzelcyków. Za każdym razem, kiedy podjeżdżał samochód, myśleliśmy, miejmy nadzieję, że to nie policja. Czuliśmy wewnętrzny niepokój. Są zdeterminowani, by jak najszybciej uszyć drugi balon. Dołączy do nich rodzina Weclów, czyli będzie czworo dorosłych i czworo dzieci. Musiał być znacznie większy. Znowu zaczęliśmy kupować materiał. Wszystko zaczęło się od początku. Nie mogliśmy kupować wielkich ilości materiału, bo na pewno by się wydało. Dlatego nabywaliśmy mniejsze ilości w pojedynczych sklepach. Potrzebowaliśmy 1240 metrów kwadratowych materiału. Tyle co na mały namiot cyrkowy. Szył w sypialni dzień i noc. Nawet we śnie jeszcze szył. Szyją przez 6 tygodni w każdej wolnej chwili. 16 września 1979 roku. Zobaczyliśmy, że wiatr jest optymalny, że jeśli ma się udać, to tej nocy. Startują z ukrytej polany w lesie. Panowała całkowita cisza, żadnego dźwięku, nic. Słychać było tylko palnik, kiedy dodawali gazu. Poza tym nic. Absolutna cisza. Gdy udało im się wzbić, balon namierzyła Straż Graniczna w punkcie kontrolnym. Nagle od strony, w którą lecieliśmy, zobaczyliśmy reflektory. Istniała możliwość, że zapali się od strzałów. Jeden z dowódców punktu kontrolnego chciał wydać rozkaz strzelania. Zadzwonił do Berlina i otrzymał zgodę. Tyle, że balon już zniknął. Zaczął się krztusić, zgasł płomień. Widać było, że powłoka jest pośrodku podłużnie rozdarta. Popełniłem błąd. Za bardzo odkręciłem palnik i na wysokości 25 metrów wypaliła się w powłoce dziura. To było potwornie niebezpieczne. Od tamtej chwili zaczęliśmy się zniżać. Nie mogliśmy ogrzewać balonu. Na szczęście był ponadwymiarowy. Zachowywał się jak spadochron i dzięki temu trochę hamował. Chciałem, żeby to się szybko skończyło. Żeby nie znaleźli nas półżywych. Pogodziłem się z tym. Nie uwierzycie, jak spokojnym można być w takiej chwili. Oświetlałem otoczenie latarką. Widziałem pod nami korony drzew, a potem rozległ się głośny trzask. Podczas pierwszej próby potrzebowaliśmy 43 minut, za drugim razem 28. Przypuszczaliśmy, że taki czas jednak nie wystarczył.
Wyszliśmy na drogę i zatrzymaliśmy jakiś samochód. Poddaliśmy się tej sytuacji. I kto wysiadł z auta? Dwaj policjanci. Pierwsze pytanie, jakie zadaliśmy, brzmiało, czy jesteśmy na zachodzie. Odpowiedzieli, a gdzieżby indziej. Sami byli wystraszeni. Wiedzieliśmy, że teraz się udało. Biegaliśmy w kółko jak szaleni. Ściskaliśmy się. Radość była niesamowita. Stasi wszystko zapisuje w aktach, by dokonać rekonstrukcji przebiegu czynu przestępczego. Ucieczka balonem trafia na pierwsze strony światowych gazet. Wolność to najcenniejsza rzecz, jaką ma człowiek. Ale dostrzegają to tylko ci, którzy żyli pozbawieni. Ci, którzy dorastali na wolności, nie dostrzegają tego. Dla nich to oczywistość. Berlin Zachodni na początku lat 80. Wolność i wypełnione po brzegi domy towarowe. Wymarzony Zachód. Przy nim socjalistyczne państwo robotników i chłopów wygląda smutno i szaro. NRD nigdy nie mogła na tyle się ustabilizować, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby wyeliminować braki w zaopatrzeniu i wprowadzić odrobinę politycznej liberalizacji. Zawsze porównywano sytuację z tą na Zachodzie. Inny świat kusi tuż za murem. Obchody 30-lecia istnienia NRD w Berlinie Wschodnim. Z tej okazji urządzane są akademie i parady. Większość ludzi nie chciała ryzykować życia, żeby uciec na zachód. Myśleli, na pewno po drugiej stronie jest lepiej, ale ja żyję tutaj. Może są tu problemy, ale jakoś je rozwiążemy. Nie było tam, jak sądzono na zachodzie, klimatu nienawiści i ucisku, ani poczucia, że żyje się w zamkniętym społeczeństwie. Było jednak coś, co naprawdę doskwierało. Wiedziano, że zachodni Niemcy uwielbiają podróżować. Dla mieszkańców NRD szczytem marzeń był tydzień nad Balatonem na Węgrzech albo wycieczka do Pragi. Ciągła rozbudowa i pilnowanie granicy kosztuje Honeckera majątek, a pieniędzy nie ma od dawna. 1400 kilometrów granicy strzeże 50 tysięcy żołnierzy. Mur był wielkim obciążeniem dla kraju, który borykał się z kłopotami finansowymi. Jego utrzymanie co roku kosztowało NRD miliard marek przez 28 lat. Mur pochłania miliardy, a jednak wciąż nie jest idealny i nie powstrzymuje ludzi przed ucieczkami. Niektórzy mają szalone pomysły, jak Holger Bethke. Rodzina Bethke. Najstarszy brat Ingo przepłynął na wolność przez Łabę. 8 lat później chce do niego dołączyć najmłodszy brat Holger. Ubraliśmy się w kombinezony monterów. Przywiązaliśmy do łuku calówkę, żeby wyglądał jak tyczka miernicza. Na bębel mieliśmy nawiniętą stalową linę. Jakbyśmy mieli pracować w tym budynku. Gdyby ktoś nas spotkał na klatce w drodze na strych, powiedzielibyśmy, że tu pracujemy. 31 marca 1983 roku. Holger strzela z łuku. Na zachodzie czeka brat Ingo, żeby przechwycić strzałę ze sznurem. Ding.
Usłyszałem tylko głośny szelest i pomyślałem, cholera, wylądowała gdzieś na drzewie. Dopiero kiedy oni szarpnęli, zorientowałem się, że coś się porusza. Przyjrzałem się drzewu i zobaczyłem ją. Złapałem i zacząłem ciągnąć. Stalowa lina przymocowana do cienkiej nylonowej linki jest przeciągana na zachód. Miała być przymocowana do samochodu i napięta, bo samochód ciągnął z większą siłą. Na linę zostaje założona rolka. Nie pamiętam, czy patrzyłem w dół. Byłem spięty. Patrzyłem tylko do przodu. Miałem nadzieję, że dam radę. Nikt nie będzie strzelał i nikt nie zauważy. Zatrzymałem się 3-4 metry od budynku w Berlinie Zachodnim. Utknąłem. Dalej nie dawało rady. Nachylenie było bardzo niewielkie. 20 metrów nad pasem śmierci, bez asekuracji. Pas graniczny był niesamowicie jasno oświetlony. Co 10-15 metrów były zamocowane lampy skierowane na dół. Kiedy się spojrzało z wieży strażniczej do góry, w pierwszej chwili przez to oślepiające światło nie było nic widać. Mieliśmy nadzieję, że oświetlenie granicy trochę nam pomoże, bo byliśmy ponad nim i może od razu nas nie odkryją. Widziałem, jak za mną przesuwa się kolega. Wreszcie nam się udało. Byliśmy na zachodzie. Znaleźli ślepe miejsce między dwiema wieżami obserwacyjnymi. Strażnicy zorientowali się za późno. Potem wybudowano nową wieżę, żeby coś takiego się nie powtórzyło. Można powiedzieć, że brat miał własną wieżę strażniczą. Mur od strony zachodniej jest wielką galerią dla niektórych artystów. Kolorowy i jaskrawy jak Berlin Zachodni. Atrakcja dla turystów oddzielająca dwa światy. Honecker wciąż składa zapewnienia bez pokrycia. W Niemieckiej Republice Demokratycznej każdy ma swoje miejsce niezależnie od światopoglądu i religii. Więzienia są pełne krytyków reżimu, myślących inaczej niż dyktator. Co ma zrobić państwo, które ma zbyt wielu dysydentów? I bankrutuje. Ubili interes z Niemcami Zachodnimi. Dysydenci zostaną wykupieni. Zamykali w więzieniu, negocjowali z Zachodem i wymieniali ich na cenne marki zachodnie. Niemcy zachodnie kupują wolność ludzi, płacą do 100 tysięcy marek za osobę. Sprzedaż dysydentów pomaga NRD powstrzymać bankructwo państwa. Do tego dochodzą kredyty w miliardowej wysokości. Wiąże się z tym warunek, że na granicy zostaną usunięte urządzenia samoczynnie strzelające. Honecker go akceptuje. Wykupiono prawie 35 tysięcy osób. Z jednej strony NRD chciało się pozbyć dysydentów, a z drugiej na tym korzystało. Handel ludźmi uprawiano na tak dużą skalę, że zaczął podważać podstawy całego systemu. Część pieniędzy przeznacza się na dalsze umacnianie granicy na lądzie i na morzu. Na Bałtyku Straż Wybrzeża dba o to, by nikt się nie wymknął. Prawie nikt. Dirk Deckert i Karsten Klünder chcą zaryzykować.
Pragnienie, by żyć w kraju, w którym mogę robić, co zechcę, gdzie nikt mi nie będzie nakazywał, tam możesz iść, a tam nie, było wówczas tak silne, że położyłem na szali swoje życie. Do realizacji planu potrzebne są deski do windsurfingu własnej roboty, szybsze od tych, które można kupić w NRD. Obaj surferzy chcą przepłynąć Bałtyk na deskach przy wietrze z północnego wschodu. 70 kilometrów z wyspy Rugi do Danii. Wszystkie okoliczności były tak sprzyjające, że bez namysłu powiedzieliśmy: jutro płyniemy. 25 listopada 1986 roku. O 4 rano niezauważeni opuszczają kemping. Nielegalnie przechodzą przez teren graniczny. Podczas upadku naderwał się z jednej strony kombinezon i poczułem, że przedostaje się przez niego zimna woda. Temperatura wody wynosi 6 stopni. Bez odpowiedniej ochrony przed zimnem taka przeprawa to samobójstwo. Nie chciałem tam zginąć. Wróciłem na ląd i w głowie huczały mi myśli, co teraz będzie. Karsten surfuje do Danii, a ja tkwię tutaj. Po drodze częściowo żegnałem się z życiem. Pomyślałem, jeśli coś się stanie, to trudno. I tak przez cały czas człowiek się boi, że nie może postępować tak, jak chce. Cztery godziny ekstremalnego wysiłku. Po pewnym czasie wpadłem w rodzaj letargu. Działa się wtedy mechanicznie, ale kiedy zobaczyłem ląd, nagle odzyskałem siły. Przez cały czas, gdy płynąłem, zastanawiałem się, co się dzieje z Dirkiem, czy już wyruszył, czy coś mu się stało, a może go złapali. Było jasne, że kiedyś dotrą do nich informacje i zaczną mnie szukać. Liczył się czas. Miałem nadzieję, że będę szybszy od nich. Następnego dnia Dirkowi udaje się zrobić drugie podejście w naprawionym kombinezonie w stronę wolności. Zważałem na to, żeby surfować ostrożnie. Bałem się, że coś może się uszkodzić albo że się zranię. Zawsze jest ryzyko, że się nie przeżyje. Bałtyk wprawdzie nie jest rozległy, ale jeśli płynie się kilka godzin w jakimś kierunku i nie widać lądu, to nieważne, czy jest głęboko i jak daleko jest ląd. Po prostu się tonie. Pojawiało się coraz więcej łodzi rybackich i zrozumiałem, że powoli zbliżam się do przybrzeżnych akwenów. Duńscy rybacy już szukają drugiego surfera. Zrozumiałem, że wiedzieli o Karstenie i znali moje nazwisko. To było nie do opisania. Po trudach, jakie przeżyłem przez ostatnie 48 godzin, szczęśliwie dotarłem do celu. Jeszcze nadali przez radio komunikat, że mnie znaleźli. Czy było warto? Gdybym wiedział, że za 3 lata mur upadnie i zostanie zniesiona granica, na pewno bym nie uciekał. Poczekałbym jeszcze te 3 lata. Pierwszego wywiadu na zachodzie Dirk i Karsten udzielają magazynowi dla surferów. Jak NRD może się bronić przed tak zuchwałymi ucieczkami dokonanymi za pomocą spektakularnych, niebezpiecznych lub wymyślnych metod? An
W latach 80. NRD planowała mur z użyciem zaawansowanej, najnowocześniejszej technologii komputerowej, która ograniczałaby konieczność ludzkiej interwencji. Ludzie nie mogliby nawet zbliżyć się do muru, gdyż natychmiast wykrywałyby ich kamery i czujniki. Mur 2000 Richa Honeckera. Detektory wibracji, czujniki laserowe i na podczerwień wywołujące alarm. Kamery, reflektory i drażniące substancje chemiczne. A wokół zieleń, żeby mur ładniej wyglądał. W 1985 roku na Kremlu zasiada nowy człowiek, Michaił Gorbaczow. Mówi o pokoju. Rok 1987. Amerykański prezydent Ronald Reagan przejmuje inicjatywę. W lipcu odwiedza Berlin. Nic nie przebije dramaturgii tych zdjęć pokazywanych milion razy, kiedy stoi przed bramą brandenburską. To przemówienie spełniło oczekiwania ludzi. Panie Gorbaczow, niech pan zburzy ten mur. Reagan był pierwszym prezydentem od dłuższego czasu, który nie traktował zimnej wojny jako stanu trwałego. Miał nadzieję, że zimna wojna się skończy, a Stany Zjednoczone ją wygrają. Wrzesień 1987 roku. Ocieplanie stosunków między Wschodem a Zachodem. Honecker z wizytą u kanclerza Helmuta Kohla. Czy to dowód uznania dla mniejszego brata? Respektujemy istniejące granice, lecz chcemy przezwyciężyć podział na drodze pokojowego porozumienia i wolności. Honecker chciał trzymać cugle w ręku, nie zamierzał ustąpić ani na krok, bo gdyby tak zrobił, Niemcy Wschodnie skończyłyby się. Na wschodzie wciąż jeszcze pozostaje ostatni spośród braci Bethke, Egbert. W 1989 roku Ingo i Holger, używając dwóch mikrolotów, chcą przelecieć ponad murem i zabrać brata. Najpierw kupiliśmy jedną motolotnię i uczyliśmy się latać. Zniszczyliśmy przy tym cztery śmigła, kilka silników, raz złamało się skrzydło, jak to bywa podczas nauki. Nawet gdyby zbudowali jeszcze wyższy mur, zawsze znajdą się tacy, którym uda się uciec. Plan był taki, że przelecą z Berlina Zachodniego do Wschodniego dwoma mikrolotami. Jeden wyląduje w parku Treptow i zabierze Egberta, drugi będzie patrolował okolice z góry. Pomysł sam w sobie był fantastyczny. Można było przelecieć nad murem, wylądować i wrócić. Podobało mi się to. Pomyśleli o najmniejszym szczególe. Pod skrzydłami i na tylnym usterzeniu nakleiliśmy rosyjskie gwiazdy. Liczyliśmy, że to będzie efekt zaskoczenia dla strażników. Wiedzą, że żołnierzom na granicy nie wolno strzelać bez zezwolenia do celów w powietrzu. Pomyśleliśmy, że strażnik zobaczy nas o 4 rano, zadzwoni do szefa kompanii, wyrwie go ze snu. Tamten zadzwoni do dowódcy batalionu, dowódca zadzwoni do Rosjan, to będzie trwało wieki. Jak przyjdzie meldunek zwrotny, nas już dawno tam nie będzie. 26 maja 1989 roku, boisko w Berlinie Zachodnim. Podjechaliśmy na boisko ciężarówką i około północy zaczęliśmy wyładowywać nasze motolotnie i je składać. Często ćwiczyliśmy składanie i demontowanie. Poszło nam sprawnie i wystartowaliśmy. Godzina 4:22, kamery rejestrują cały lot. Przedtem byliśmy zdenerwowani, ale kiedy wystartowaliśmy, nerwy ustąpiły. Stres był duży. Pierwsze, co zrobiłem, to otworzyłem osłonę, bo nic nie widziałem. Było jeszcze ciemno. Przez radio łączą się z Egbertem.
Jak już byliśmy w powietrzu, zapytaliśmy go przez radio, jesteś tam? Musiałem uważać. Siedziałem w krzakach niedaleko drogi, nie mogłem z nich wyjrzeć. Maskowały mnie liście. Gdyby przypadkiem ktoś tamtędy przechodził z psem i usłyszał głos w krzakach, mógłby wezwać policję. Musiałem mówić cicho. Ingo, słyszysz mnie? Nagle usłyszałem jego skrzekliwy głos. Tak, jestem. Już wiedzieliśmy, że dzięki Bogu tam jest. W porządku, jesteśmy w drodze. Wiedzieli, że tam jestem. Ja wiedziałem, że oni są w drodze. Kontakt radiowy nawiązaliśmy dopiero jak byli w powietrzu. Już lecimy. W dole widzę mur. Czekam. Mają się spotkać w parku Treptow. Gdy podchodzą do lądowania, na drodze dostrzegają coś dużego. Ku naszemu zaskoczeniu na tej łące rozłożył się mały cyrk wędrowny. Pewnie rozbili tam obozowisko. Na szczęście łąka była na tyle duża, że można było wylądować obok rosyjskiego cyrku. Ingo, widzę cię. Kiedy mam wyjść? Wylądowałem na skraju łąki. Egbert wyskoczył z krzaków, wołałem, żeby biegł ostrożnie i nie wpadł na śmigło. Był jeszcze bardziej zdenerwowany niż ja. Pobiegłem śmigło, usiadłem na fotelu, krzyknąłem startuj. Byłem strasznie zdenerwowany. Spokojnie, zapnij pas, żebyś nie wypadł. Startuj szybko. Wciąż się bałem, że przypadkiem będzie przejeżdżać radiowóz, że mogą nadjechać na łąkę prosto z ulicy. Dodałem gazu i unieśliśmy się w powietrze. Widziałem drzewa dość blisko. Teraz obciążenie było podwójne. Ważyłem 80 kilo. Jeszcze zatoczyłem pętlę, a oni obaj wystartowani. Kiedy wzbiliśmy się w górę, myślałem o moich przyjaciołach, o rodzicach i trochę było mi żal. Poczułem się szczęśliwy, kiedy lecieliśmy w stronę wolności, a z drugiej strony ogarnął mnie smutek. W tamtej chwili trudno było przewidzieć, czy jeszcze kiedyś się spotkamy. Trzej bracia połączeni na niebie ponad Berlinem. Myśleliśmy, teraz się uda, nic nie może się stać, jesteśmy w powietrzu, Egi jest z nami. Nie bałem się, że spadniemy albo będą do nas strzelać. Widzieliśmy w dole strażników, oni też nas widzieli. Wzięli nas za Rosjan. Lecieliśmy w stronę Reichstagu. To Ingo z Holgerem wybrali miejsce lądowania. Lądowanie było idealne. Jesteśmy, udało się. Z radości klęknąłem i ucałowałem ziemię. Dzięki Bogu udało się, cudownie. Byłem bardzo szczęśliwy. Cała akcja trwała 16 minut od startu do lądowania. Błyskawicznie się zwinęliśmy, zanim by nas zatrzymano. Nie chcieliśmy zostać aresztowani przez zachodnio-niemiecką policję. Poszliśmy najpierw na Kudam, wypiliśmy po piwie, żeby to uczcić. Cieszyliśmy się, że ucieczka się udała. października 1989 roku, 40. rocznica istnienia NRD. Dla Honeckera mogłoby tak być na wieki, ale nie dla przywódcy Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa, który domagał się reform. Tłum skandował: Gorbi, ratuj nas. To był punkt zwrotny.
zarówno wewnątrz NRD, jak i dla odłamu reformatorskiego w partii komunistycznej. Nagle stało się jasne, że Honeckera nie uratują radzieckie bagnety. Nasi przyjaciele na całym świecie mogą być pewni, że socjalizm na ziemi niemieckiej, w ojczyźnie Marksa i Engelsa, opiera się na niezachwianych podstawach. Honecker nie chciał zmian, nie interesowały go kompromisy. Uważał, że jego reżim jest stabilny. Coraz bardziej żył w świecie fantazji. W Europie Wschodniej, w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech otwierają się granice. W marcu 1989 roku Węgry demontują elektryczne ogrodzenie na granicy z Austrią. Nagle dla turystów z NRD droga na zachód jest wolna. Wieszali na drzewach kluczyki samochodowe, klucze od domu. Zostawiali wszystko. Nie wyobrażam sobie, żeby porzucić cały dobytek, a oni to robili. Tak bardzo chcieli wyjechać z NRD. Tysiące wschodnich Niemców szuka schronienia w zachodnio-niemieckiej ambasadzie w Pradze. W końcu nadchodzi zbawienna wiadomość. RFN chce ich przyjąć. Mogę powiedzieć, że jestem wolnym człowiekiem. Radziecki przywódca odmawia ochrony NRD. Niebezpieczeństwa czyhają tylko na tych, którzy nie reagują na życie. W NRD i innych państwach bloku wschodniego nic by się nie zmieniło, gdyby nie Gorbaczow. On pierwszy powiedział: nie wyślemy czołgów. Ale reżim Honeckera nie daje za wygraną. To pokojowa demonstracja, nie robimy nic złego. To była największa demonstracja w NRD. Wiedziałem, że teraz się zacznie. Nikt nie zapobiegnie zgromadzeniom ludzi, którzy wyrażają swoje zdanie, nie boją się. Władza zupełnie straciła kontrolę. Gin wydostał się z butelki i nie ma powrotu do tego, co było. 9 listopada 1989 roku Ginter Szabowski, rzecznik biura politycznego SED, oświadcza: wnioski o wyjazdy za granicę można składać bez przedstawiania celów i stosunku pokrewieństwa. Zgody będą wydawane w trybie pilnym. Kiedy? O ile wiem, natychmiast. To drobna pomyłka, powinien był powiedzieć od jutra. Straż na przejściach granicznych jest kompletnie nieprzygotowana. Chwyciliśmy kamery i jak najszybciej pojechaliśmy na checkpoint Charlie. Szlabany były otwarte. Żadnych strażników, tłum ludzi przelewał się przez przejście. Trwała gigantyczna zabawa na ulicach. Lawina rozklekotanych trabantów przejeżdżała przez granicę. Niemcy ściskali się z radości. To były fantastyczne chwile. Gdyby mi ktoś powiedział, że za mojego życia upadnie ten przeklęty mur, powiedziałbym, że zwariował. Nie wszyscy są szczęśliwi. Ludzie mówią o zjednoczeniu. Jestem absolutnie przeciwny. Chociaż Zachód ma dobre strony, to jest też sporo brudów i powinny tam zostać.
Niemcy wschodnie zniknęły jak koszmarna bajka. Wydawały się sztucznym tworem i w ciągu kilku miesięcy rozwiały się jak obłok dymu. 3 października 1990 roku następuje zjednoczenie Niemiec. Oznacza to także koniec zimnej wojny. W czasie 28 lat istnienia granicy niemiecko-niemieckiej ponad 40 tysiącom osób udało się ją przekroczyć. 75 tysięcy aresztowano podczas ucieczki. Ponad 1300 osób zginęło, z tego 136 w samym Berlinie. NRD zatajała dokładną liczbę ofiar. Do dziś nie jest ustalona. Dziś mur berliński, symbol żelaznej kurtyny, zniknął. Jego pozostałości znajdują się w muzeach całego świata. Kawałki sprzedawano jako pamiątki. Ale większość stali i betonu, jakie po nim pozostały, wykorzystano do budowy dróg w Niemczech, niegdyś podzielonym kraju. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Marianna Weisdorn. Czytali Jan Wilkans i Janusz Szydłowski. Zmęczony swoim zmęczeniem?